Projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej zakłada utworzenie sieci szpitali, w ramach której placówki miałyby zagwarantowane finansowanie ze środków publicznych. Zachowujemy to, co oczywiście jest, czyli budynki i kadrę, ale staramy się tak dopasować oddziały, żeby dla całego regionu było zapotrzebowanie, jednocześnie żeby sprostać tym wymaganiom, które będą. Jakie będą warunki, tego nie wie nikt. Suchej nitki na projekcie dotyczącym tworzenia sieci szpitali nie zostawia Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Prywatnych. Ogólnikowość, dyskryminacja placówek jednoprofilowych i prywatnych. To zdaniem ekspertów główne wady planowanych przepisów. Teraz, kiedy nie będzie miał kontraktów, nie będzie świadczył tych usług, ta część spadnie na szpitale publiczne, czyli zwiększy się obciążenie szpitali publicznych. Teraz szpitale publiczne nie będą w zasadzie niczym zmuszane do tego, żeby wprowadzać nowoczesne. W sieci szpitali będą mogły znaleźć się placówki posiadające izbę przyjęć lub szpitalny oddział ratunkowy. Pierwsze wykazy podmiotów zakwalifikowanych do systemu mają być ogłoszone nie później niż do 30 kwietnia bieżącego roku. To szansa na rozwój dla szpitala specjalistycznego w Pile. Upatrujemy nadziei na to, że te warunki funkcjonowania, finansowe warunki pozwoliłyby przede wszystkim na poprawę standardu funkcjonowania zarówno takiego lokalowego, jak i ludzkiego. Szpitale zostaną podzielone na kilka kategorii. Będą one uzależnione od zakresu świadczeń. Na uprzywilejowanej pozycji jest szpital wojskowy w Wałczu, który posiada bogatą bazę oddziałów. To nas predyspunuje do umieszczenia w tej drugiej kategorii szpitali, co jest dla nas rozwiązaniem korzystnym. Wstępne zapewnienie o przyłączeniu do sieci ma szpital powiatowy w Trzciance. Nikt jednak nie wie, jakie będą zasady finansowania placówki. Nie wiemy, jaka będzie stawka budżetowa. Jest zapewnione, że pieniążki będą od 1 lipca, tylko jaka wysokość tej kwoty, tak naprawdę nikt nie wie. Przygotowany do reformy jest szpital powiatowy w Wyżysku. Kilka dni temu w placówce otwarto oddział rehabilitacji neurologicznej. My w tej chwili mamy ten oddział rehabilitacji neurologicznej, planujemy oddział rehabilitacji kardiologicznej. Myślę, że to jest dobry kierunek dla nas. To są oddziały, które będą kontraktowane poza ryczałtem. Dziś NFZ przeznacza na leczenie w szpitalach około 30 miliardów złotych. Projekt ministra Radziwiłła zakłada, że 90% pójdzie na ryczałty dla szpitali włączonych do sieci. Co zresztą placówek, tego dokładnie nie wiadomo.